Witajcie w kolejnym vlogu. W tym vlogu dowiecie się tego, jakiego efektu możecie się spodziewać tygodniowego, jeżeli chodzi o redukowanie tkanki tłuszczowej. Dodatkowo pokażę Wam przepis na najszybszy posiłek świata, który możecie wziąć do pracy. Jest on też super posiłkiem potreningowym dla osób, które chcą coś na szybko zjeść. No i na końcu trening na pośladki. Moich 10 ulubionych ćwiczeń do wykonania w domu. Zostańcie ze mną do końca. Pierwszym takim czynnikiem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest waga początkowa. Jeżeli dana osoba, z którą ja na przykład współpracuję, ma do zrzucenia 20 kg, to ja wiem, że to będzie szło dużo szybciej niż u dziewczyny, która waży 60 kg i chce zrzucić tylko jakieś 2-3 kg. Bo osoba, która już ma dużo większą wagę, ma do zrzucenia 20 kg, u niej oprócz oczywiście tkanki tłuszczowej jest jeszcze dużo wody, i ta waga będzie dużo szybciej spadała. Więc pierwszym takim czynnikiem jest waga początkowa. Osoby szczuplejsze mają dużo trudniej i dużo mniejszy jest ten progres tygodniowy niż u osoby, która jest otyła. Drugi czynnik to wiek. Osoby starsze mają dużo więcej tkanki tłuszczowej niż masy mięśniowej, przez to też trochę inaczej im idzie niż osobom młodszym. O tym trzeba zawsze pamiętać. Osoby starsze dużo wolniej spalają tkankę tłuszczową niż osoby młode. Kolejnym czynnikiem jest płeć. Kobiety w porównaniu do mężczyzn mają dużo mniej masy mięśniowej niż tkanki tłuszczowej. Dlatego też nie można porównywać spalania tkanki tłuszczowej i efektów między kobietą a mężczyzną w tym samym czasie, ponieważ u kobiety będzie to szło troszeczkę wolniej. Trzeba też zwrócić uwagę na nasz miesiączkę, nasz właśnie okres, który też co miesiąc spowalnia nam leciutko efekty. Jeżeli dana osoba ma niższy RMR, czyli właśnie takie podstawową przemianę, która zużycie energii, które jest nam potrzebne tak na co dzień, na przykład do sprzątania, do ruszania się, do wstania i tak dalej, no to niestety, ale będzie dużo wolniej spalała. Jeżeli Ty się mniej ruszasz na co dzień, jesteś osobą, która ma taki bardzo stały tryb życia, siedzący, no to też Twoja tkanka tłuszczowa będzie dużo wolniej spadała, waga będzie dużo wolniej spadała, więc trzeba wziąć pod uwagę też Twój styl życia. Jeżeli jest on szybszy, jeżeli na co dzień bardzo dużo się ruszasz, to będzie to po prostu szło dużo szybciej. Dieta. Bilans ujemny ma tutaj największe znaczenie. Jeżeli jesteś na ujemnym bilansie kalorii, to ta waga będzie też dużo szybciej spadała niż jeżeli nie będzie diety i będzie sam trening, wtedy tych efektów tak dużych nie można oczekiwać. Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na to, jak zrzucamy naszą wagę tkankę tłuszczową, jest sen. Są badania, które jasno pokazują, że zaburzenia snu, nieregularny sen wpływa bardzo źle na odchudzanie, spowalniając efekty. Podobnie ma się rzecz ze schorzeniami. Jeżeli masz schorzenia, które nie są leczone, do tego nie ma diety, to też dużo wolniej będą u Ciebie zachodziły jakiekolwiek efekty. Znaczenie ma też po części genetyka. Jeżeli jesteś osobą, która naturalnie bardzo szybko pozbywa się tkanki tłuszczowej, no to też oczywiście ten efekt będzie nieco inny niż u osoby, która naturalnie tej tkanki tłuszczowej tak szybko się nie pozbywa. Tak więc jak widzisz, tych czynników jest mnóstwo. To, co ja polecam, jakie jest w ogóle zdrowe osiągnięcie efektów, to jest około 0,5 kg do kilograma tygodniowo i to samo w centymetrach. Jeżeli jest taki wynik u kobiety, no to jak najbardziej jest wszystko ok.
Co ważne, jest to zdrowe zrzucanie wagi tkanki tłuszczowej, które pozwala skórze na nadążenie za efektami. Dzięki temu Twoja skóra jest napięta, elastyczna i jędrna. Nie ma tutaj żadnych takich efektów ubocznych, jak u kobiety, która na przykład bardzo szybko zacznie zrzucać tkankę tłuszczową, przez co skóra nie nadąży za efektami i będzie po prostu wyglądała źle, a ciało nie będzie jędrne i Ty po prostu nie będziesz zadowolona z takich efektów. Postanowiłam, że w prawie każdym vlogu wrzucę Wam jakiś przepis i tym razem też tak będzie. Będzie to przepis na szybki i mega smaczny shake, który robi się dosłownie w parę minut. Potrzebujecie miksera albo blendera, masło orzechowe, odżywka białkowa albo jakiś jogurt wysokobiałkowy, banan i woda. Jak ktoś nie chce z wodą, może spokojnie zrobić z jakimś mlekiem roślinnym, na przykład ryżowym czy owsianym. Ja akurat teraz wybieram wodę, bo i tak ten shake będzie dla mnie słodki. Możecie też dodać ewentualnie mrożone owoce zamiast banana. Jeżeli jesteście po pracy, spieszycie się na trening i chcecie coś szybko zjeść, no to taki shake myślę będzie idealny. Jest też super na śniadanie albo dla osób, które po prostu nie mają czasu, a chcą coś słodkiego na szybko zjeść. Także Wasze zdrowie! I teraz czas nabić trochę kroków dziennych. U mnie to jest około 10 tysięcy kroków dziennie, taki jest mój cel. I nabijam właśnie je przeważnie tutaj, nad Wisłą, za rogiem mojego mieszkania. Słuchajcie, jest taki bardzo ważny czynnik odnośnie odchudzania, który się nazywa NEAT. Jest to Wasza aktywność w ciągu dnia, taka nieplanowana. U mnie właśnie taką aktywnością są spacery, więc warto, żeby każdy z Was miał taką aktywność i nie zapominał o niej codziennie. Codziennie coś robimy, ruszamy się dodatkowo, wtedy nabijacie ten NEAT i dzięki temu Wasze efekty są dużo, dużo szybsze. Bardzo często zadajecie mi pytanie, czy można zbudować pośladki trenując tylko i wyłącznie w domu. Dzisiaj odpowiadam, że tak, można, kwestia tylko regularności takiego treningu i odpowiednich ćwiczeń. Dzisiaj te ćwiczenia Wam zaprezentuję, zrobimy 10 ćwiczeń na pośladki, więc myślę, że jeżeli ułożycie sobie z nich trening, to jak najbardziej będą super efekty. To, co jeszcze polecam do takiego treningu, to guma. Wiem, że dużo z Was ma gumy, ale takie właśnie cieniutkie, które są połową tej gumy. Ta guma jest naprawdę super, ponieważ ma tutaj specjalną gumę, która jeszcze chroni przed ściąganiem się jej na spodniach, na leginsach. Dodatkowo jest szeroka, więc daje mocne napięcie i dodatkowe obciążenie na nasze nogi, dzięki czemu bardzo szybko można poczuć pracę pośladka. No to zaczynamy.
by było na tyle w tym nagraniu. Ja uciekam usuwać swój celulit, a jak to robię, to już w kolejnym nagraniu. Do zobaczenia!